Halo, dzień dobry, z tej strony ponownie Galet, witam was w kolejnym odcinku, ja pierdzielę, kolejnym tak dawno niewidzianym odcinku z Ternów. Witam was dzisiaj w jakże zacnej atmosferze, dlatego że dzisiejszym zadaniem moim jest opowiedzenie, jak to mi idzie na challenge'u od 1 do 140 w rok. Powiem wam, impreza zaś zacna, zapierdzielam jak głupi i jakoś mi to wychodzi, zresztą proszę patrzeć samemu. Efipunek, w miarę jest level, już jest w miarę, więc chyba czas opowiedzieć, jak to mi szło. Dzisiaj jest 40 dzień challenge'u, 10 maja 2017 roku. Zaczęliśmy teoretycznie, no jakby nie patrzeć, 1 kwietnia. Zaraz będę troszeczkę się do tego przyczepiał, ale wszystko po kolei, wszystko ogarniemy. Jak zresztą w tytule widzicie, jak wbić 70 level w 30 dni. 40 dzień, 72 level, coś tu kurde nie halo. Galajus, coś ty popierdzielił. Ano popierdzielił, a popierdzielił, a teraz będzie pierdzielił jeszcze więcej i wyjaśnię wam wszystko, co ewentualnie można zrobić, żeby wbić ten 70 w 30 dni, czyli teoretycznie miesiąc, tak. Jest i nie ma. Postać się pojawia, nagle ma połowę leveli z maksimum na serwerze. Cuda, nie widy, ale można tak zrobić. Jest wiele osób, które to zrobiły. Między innymi mi się prawie udało, dlatego że brakło mi chyba 3 albo 4 dni. No i proszę bardzo, macie tutaj taką ładną listę tutaj i będziecie mogli sobie podglądać. Ja będę opowiadał różne dziwne cuda. Ten odcinek mam nadzieję, że zmieści się w maksymalnie 20 minutach. O Boże, dobra, zaczynamy. Więc tak, teoretycznie 15 level wbiłem sobie 3 kwietnia. Czyli no tak naprawdę 15 leveli to jest jakaś, no powiedzmy, no godzina roboty maksymalnie. Z tą różnicą, że ja wtedy byłem we Wrocławiu, więc tak naprawdę postać mam założoną nawet może jeszcze w marcu, 20 któryś, a tak naprawdę expit zacząłem, no jakby nie patrzeć, od momentu, kiedy wróciłem z tego Wrocławia, albo jeszcze we Wrocławiu, jeden dzień tam byłem, tu już sobie pod wieczór chwilę siedziałem i właśnie wtedy zacząłem. Więc tak naprawdę challenge się zaczął 3 kwietnia, tak od zera, po prostu od zera, można liczyć od północy, challenge 3 kwietnia się zaczął, ale żeby po prostu łatwo się liczyło, ja mam wpisane wszędzie 1 kwietnia i też nie wiem dokładnie, kiedy ta postać była założona, więc tutaj ewentualnie, jeśli ktoś by się czepiał, dobra, macie ten 1 kwietnia, siema, do widzenia, Galeus jest szczęśliwy, wy jesteście szczęśliwi i nikt się nie ma prawa przypierdolić. No chyba 3 dni, 15 level zdąży wbić, tak? Więc tutaj wszystko jest okej. Jeśli za dużo przeklinam, mówcie, będzie wykrzyknij wulgi na live'ie. Kolejusek będzie przepraszał wielokrotnie, więc taka sytuacja. Tutaj w międzyczasie jeszcze idziemy Icha, gdyby komuś nie chciało cały czas słuchać i oglądać takie różne dziwne cuda. Więc co, przechodzimy do konkretów. Jak wbijałem te levele, jak w ogóle ta historia się potoczyła i dlaczego z wartościową wbijałem te levele, kurde, biję swój monitor drugi. Znaczy z laptopa, dobra, nie pytajcie. I dlaczego w ten sposób, a nie inaczej, więc tak. Stwierdziłem na samym początku, że trzeba będzie dużo napierdzielać, że będzie strasznie dużo napierdzielania, więc okej, trzeba się wziąć za robotę, trzeba sobie przyszykować jakiś tam w miarę sensowny plan, a że człowiek już troszeczkę lat gra, no bo 1 maja mi wybiło 5 lat gry w Taerna, na Galeusie mam nawet wiadomość, witamy w Taernie, w nagrodę za potwierdzenie maila, bla bla bla, otrzymujesz od nas 10 platyny, czy ileś tam i coś tam. Więc no fajnie, fajnie, mówię wam fajnie. Fajnie po takim czasie sobie zobaczyć, kurczę, Galeusek. No 5 lat w jednej grze siedzisz i gówno z tego masz. Znaczy gówno? Nie, gówno z tego nie mam. Dużo osób fajnych poznałem, cały czas poznaję. YouTube z tego mi wyrósł i w ogóle dziwne cuda, więc powiem wam. Pasja do gier rodzi kolejne pasje. Kurczę, to jest piękne, dobra. Nie ma co, bo ja się tutaj zaczynam kręcić, a wszyscy tutaj przyszli po chyba konkrety, więc jak wbić 70 level w miesiąc, czyli w 30 dni? Ja tutaj opowiem bardzo prozaicznie, nie, prozaicznie to złe słowo chyba, nie wiem, nie pasuje w ogóle chyba, ale dobra. Opowiem po prostu w jak najprostszy sposób, więc tak, tworzycie sobie postać. Wychodzicie drugim levelem ze statku i tutaj jest też jedna różnica. Jeśli macie już jakąś inną postać, czyli na przykład 60-70+, to też jest inna sytuacja, gdyby tworzycie pierwsze konto. Jeśli pierwszy raz chcecie zagrać w Taern, szybko wbić ten 70 level, będziecie mieli dość sporo utrudnione zadanie, dlatego że wasze ogarnięcie w tej grze może po prostu skutecznie wam to utrudniać. Niestety, no sami rozumiecie, no bez doświadczenia i bez po prostu takich
podstawowych rzeczy nie ogarniecie w ten sposób aż bardzo konta, no chyba, że jesteście naprawdę maniakami i dacie radę, więc tutaj nie mogę powiedzieć, nie dacie rady, bo jest taka szansa. Tak samo jak i niektóre nubki nawet po kilku latach gry nie są w stanie wybić 70 w miesiąc, na przykład ja, więc no taka sytuacja. Dobra, więc tak. Wychodzicie ze statku, bierzecie questy od Desmonda, wbijacie do karczmy i się tam bawicie, bierzecie do 10 levela je robicie, na 10 levelu robicie krwawe zaloty, w międzyczasie możecie robić zeska na zedy, dlatego że to one się tam przydają czasami, no nie ma co patrzeć, parę leveli w jedną czy w prawą stronę, no to też na początku może się przydać do zwykłego, szybszego robienia questów, a zlesonko to jest chwila, tak naprawdę to jest moment, na każdym levelu w zasadzie od 4 czy 5 można je robić. Patrzcie, jak kryty siadają, patrzcie, tak galestek szaleje. Więc tutaj spokojnie możecie sobie klepać te zadania do 24 levela. Gdzieś tam jeszcze po drodze była bramka, ale właśnie z deckami na zedy, ewentualnie jeszcze krwawymi zalotami ją sobie szybko łatacie, więc tutaj, o, przed chwilą dostałem od widza dwójexpa, jaką miał na nicku Sintis, więc tutaj dziękuję bardzo. Do podziękowań w ogóle takiej sytuacji z ekwipunkiem i tak dalej będę przechodził za chwilę, czyli jak powiem po prostu, jak wbijać ten 70 level. No i do 24 levela robicie te questy. Jak porypani, normalnie, jak świry, napierdzielacie równo. 24 level możecie wbić w 3-4 godziny. Nie wiem, można szybciej, można wolniej. Zależy od osoby, jak tam mniej więcej ewentualnie ktoś pomoże, bo czasami jest jakaś tam mała trudność z wykonaniem zadania. Wiem, że niektórzy mogą się przyczepić. Kurde, ja w 1,5 godziny zrobiłem, a ty mówisz tu 2-3 godziny? Halo, policja. Ja mówię ogólnie, bo tak naprawdę tutaj kwestia czasu. Jak bardzo ktoś dobrze rozporządza czasem, a czas to pieniądz, więc tutaj zależy. Ja też po prostu, no czasami miałem różne sytuacje, więc okej. Lecimy dalej. Po wbiciu 24 levela i zakończeniu questów, dlatego że niestety tam trzeba kolejne 4 levele wbić samemu. Jest pewna opcja. Robicie niektóre questy w Alaril, niektóre chyba questy, nie, questy Valarii, jak dobrze pamiętam, ten był 1, 2 lub 3, nie pamiętam dokładnie, ale wchodzicie do karczmy, łażycie Viła, wioska druidów, o, no wioskę druidów musicie zrobić i wtedy ewentualnie jesteście ustawieni. I teraz na 24 levelu po prostu przychodzi pierwsze zderzenie z tym, jaką klasę wybraliście. Jeśli wybraliście klasę każdą prócz druida i rycerza, w zasadzie możecie eksplić na zamku sami. Na zamku. Dlaczego zamku? Dlatego, że na zamku teoretycznie jest bardzo prosto i nikt wam tych grupek wszystkich nie podpierdzieli. Jeśli wam nie idzie na tym zamku, bo prawdę mówiąc, jeśli pierwszy raz tworzycie konto, tutaj muszę no po prostu powiedzieć oczywistość, taką czystą oczywistość. W tej grze, jeśli kupicie 500 platy za 36,99 elo, robię reklamę platyny w Taernie. Nie, nikt mi za to nie zapłacił, po prostu tak jest. Że jeśli jeśli macie pierwsze konto i kupicie te 500 platy za 36,99, okienko platyna, dożyć platynę, galeusę i w ogóle drygu będzie szczęśliwy, na paliwo w Aranie będzie miał, to z tym 500 platy jesteście w zasadzie ustawieni do 40 levela tak o. Tak o, po prostu jesteście w tej grze i macie wszystko, co byście chcieli za te 500 platy. Więc tutaj naprawdę, jeśli gracie pierwszy raz, naprawdę polecam kupić te 500 platyny, po prostu żeby wam się łatwiej grało. I naprawdę, wielka frustracja z tego względu, że nie macie złota na początku jest ogromna, dlatego że naprawdę w tej grze na początku zarobić po prostu jest masakra. Więc z tymi 500 platy, no niecałe 40 zł, no dla niektórych to dużo, dla niektórych mało, a tak naprawdę darujecie sobie parę czteropaków browarów czy czegoś innego i no i macie, tak? Więc tutaj, no zależy jak komuś zależy. Miasto maślane, ale naprawdę takie, że z tym 500 platy możecie naprawdę nieźle się ustawić. A jeśli macie jakieś tam kolejne konto, no to po prostu bierzecie z parę milionów i sobie ustawiacie. Zależy jak ktoś jest bogaty, więc tutaj bez problemu sobie ogarniecie ten kwipunek. Idziecie na zamek. Jeśli macie jakąś drugą osobę, na przykład tak jak ja, z wartością naprawdę ekspiłem sporo, dlatego że wspólnie o wiele łatwiej się ekspi. Oboje się mobilizujemy, oboje po prostu napierdzielamy, mamy po prostu i tak już jednego slota i też zależy od tego, jaka ta osoba jest. Jeśli macie osobę, która naprawdę napierdziela po 12 godzin dziennie, jak ja na przykład z wartościową, no to jesteście kurde szczęśliwymi ludźmi, nic wam więcej do szczęścia nie potrzeba, jak tylko kurde inne ludki, które was nie i nie psują wam całej imprezy, więc tutaj sytuacja jest dość prosta i wygodna. Dobra, więc wbijacie 28 level na zamku, ewentualnie jeśli jesteś rycerzem lub druidem, lub pozostałą inną klasą, no to robisz sobie imprezę z frajerami. Kurwa, pierdolcie te
Miałem nie przeklinać. Frajery. One są tak nie... nienormalne i tak bezsensowne do robienia, że to po prostu się w pale nie mieści. Wywalcie to i... O, wartościowa dołączyła. Dobra, będzie zaraz do mnie pisać. Niedobrze, niedobrze. Wywalcie to w cholerę. Nie róbcie tych frajerów, bo to jest dziadostwo. Wbijacie ten 24 level albo na zamku, albo na nietoperkach w podziemiach. I to jest jedyna opcja, gdzie po prostu warto expić. I wtedy jeszcze przy okazji możecie sobie z premką o wiele szybciej wbić te levele. Więc też na premkę te na przykład 300 platyny możecie wydać, jeśli no, po prostu już kupiliście. Za 200 platyny też jesteście w stanie się ustawić. Ewentualnie możecie kupić tą słabszą i tutaj już macie i tak fajne bonusy. Więc tutaj sobie wybieracie w oknie platyny. Jakąś premkę na sam początek na pewno warto mieć, dlatego że to jest fajny początek i po prostu tak popchnie was do przodu z expem, ze wszystkim. Potem ewentualnie będą dropy, to sobie zrobicie jeszcze lepszą albo wydacie więcej platyn. Więcej pieniądzów na platynę. Hej, taka sytuacja. Dobra. Więc wbijacie ten 28 level, lecicie dalej z epizodami. Z epizodami lecicie do 34 levela. Dobra. Więc tutaj taka sytuacja jest, że po prostu od 34 levela macie znów do 40 napierdzielać questy. Znaczy od 34 levela nie questy, tylko po prostu znów napierdzielać jakieś expy. O, w ten sposób. Macie kilka opcji. Opcja jest taka. Albo idziecie quest na żabkę, rechot rozpaczy i w tym rechocie rozpaczy od samego początku ratujecie tego magika i pomagacie mu po prostu spierdzielić całej tej imprezy i od żonki, od druidów. Albo idziecie na marionetki i farmicie je po rypani. Ewentualnie robicie właśnie ten quest na żabkę i idziecie na żabkę, farmicie tę żabkę ile się da. Nie trzeba mieć questa na żabkę, żeby iść na żabki, jakby ktoś pytał. Więc taka sytuacja, więc tutaj wbijacie na tym questie prawie cały level, macie 35, 36, nie pamiętam na który ten level, quest jest, na który level. I potem farmicie te żabki, ewentualnie marionetki z jakimiś dwoma, trzema osobami. Byle nie za duże levele, dlatego że po prostu jest ciężko, że pamiętacie, żabkę farmicie samemu i wy jesteście po prostu niezależnie, expicie po prostu równo. Nie czekacie na nikogo i to jest bardzo fajne, że nie musicie na nikogo czekać, wszystko ładnie leci i wszystko jest ładnie pięknie. Wbijacie 40 level. A, jakby ktoś pytał. Na żabkach najwięcej czasu spędziłem, naprawdę na żabkach. To jest kurde jasna cholera, nienawidzę tego, ale po prostu trzeba. To jest po prostu w miarę najszybsze ekspowitko, jakie można ewentualnie sobie znaleźć. I tak. Ewentualnie potem jeszcze może mosiem iść na druidy na konarze. Tam po dwa druidki to się też fajnie expi. Tylko trzeba uważać, bo tam troszkę resa trzeba mieć i takie różne cuda. Tam chyba trzeba zimno urok, coś takiego. Bo tam jest korzeń oski i właśnie strzelanie zimnem. Tak, więc zimno urok na mosia, jeden pierścionek i będzie spoko. Dobra. Jeszcze po drodze macie tam inne questy, które ewentualnie warto wykonać. Za niektóre nawet macie zajebiste itemy. Więc tutaj, no powiem wam, no trzeba sobie po prostu zorientować. Dokładnie wam tytułów nie powiem, ale na pewno to jest Starzy Znajomi Quest. Na 38 nie wykonujcie go w całości, dlatego że potem będziecie mieć ewentualnie wejście na dolne kemenak i do kemenak. Jeśli wbijecie 40, to dopiero skończcie sobie te zadanko, dlatego że po prostu wtedy macie wygodę, możecie nawet ludzi wprowadzać tak samo, więc tutaj po prostu polecam na razie zostawić ten quest, nie kończyć, ale potem na 40 już warto go zrobić, bo tam się bardzo cenne itemy dostaje, po 500, 700, 800k sprzedaje się i masz sporo hajsu na jakieś tam podstawowe przedmioty, więc nie ma problemu, lecisz z tematem dalej. Tutaj ja 40 level kiedy wbiłem? 40 wbiłem po 5 dniach. Więc no, 5 dni. 5 dni mi zajęło wbicie no, paru leveli tak naprawdę. Więc tutaj sytuacja jest dość wygodna. Dopiero potem zrobiły się schody. Tutaj 50 level najdłużej wbijałem, dlatego że tu się ciężko expiło. Strasznie expiło się ciężko. Dlatego, że na niby 45 level no są questy typu właśnie próba. Ja próbę zrobiłem chyba na 50 któryś albo 60 któryś. I tak naprawdę nie żałuję, dlatego że tam i tak jest sporo ekpa i tak się przyda, ale po prostu próbę szybciej się ciężko robi, dlatego że no, twoja postać jest bardzo nieprzeżywalna, wszystkie problemy związane z questem są prawie nie do rozwiązania samemu i bardzo ciężko znaleźć pomoc. No nie ma co się oszukiwać, znaleźć pomoc na te questy to jest masakra, więc proponuję po prostu od 40 levela farmicie zety, jak usrani, jak powaleni. Ja zaraz będę wam pokazywał screeny mniej więcej, jak wygląda historia życia w ogóle związana z farmieniem przeze mnie zetów wszystkiego po kolei. Tylko czekajcie, sobie kliknę tutaj co trzeba. Historia jest prosta, mam ucznika nigdy nie chcą brać na zety.
Tak samo jak Shida. Z Shidem, łucznikiem, to jest spory problem. I tak naprawdę ja, mówiąc to, że nigdy nie chcą, troszeczkę kłamie, dlatego że po tym, jak ja robię tego łucznika, mogę wam szczerze powiedzieć, jeśli jesteś łucznikiem albo Shidem, nie szukaj party, skoczę Zeta, skoczę coś tam, tylko sam je zrób. Robiąc samego Zeta, znaczy party, będziecie w stanie tak naprawdę oszukać przeznaczenie, bo szukając, nikt naprawdę nie zorientuje się do momentu, aż tu przyjdzie, że jesteś klasą, która ewentualnie no jest taka sobie i tak dalej. Może czasami ponarzekać, ale tak naprawdę coś nam powie, ale i tak przyjdzie i tak z wami pójdzie. Ewentualnie no, są takie sytuacje, też je miałem, że wyruchali was, poszli do innego PT, ale tak naprawdę nie zrażajcie się. Ja byłem w stanie nawet godzinę stać pod w dolny kemenek, żeby party zebrać, ale zebrałem i poszedłem. A czasami nawet zrobiłem 8 zetów dziennie i dawało radę, bez większego problemu zbierałem PT w 5 minut. Wiem, tutaj czasami jest ten profit, że jestem już dość znaną osobą w TR-nie, więc tutaj cały czas ktoś się zgłasza, żeby po prostu ze mną pójść. Ale wtedy jeszcze challenge tak naprawdę nie był dość popularny i dość znany, dlatego że po prostu masę osób, znaczy ja w ogóle zacząłem ten challenge nagrywać na 30 któryś levelu, więc tutaj no taka sytuacja. Więc sami rozumiecie, no jeszcze dużo osób nie wiedziało, więc ja zbierałem party bez jakichś tam większych bonusów, boostów, więc tutaj dacie radę i od 40 levela farmicie zety. Wbijacie 55, 60 level i co? Zaczynają się schody, dlatego że mając jakąkolwiek postać, tak naprawdę zaczyna wam ten exp już troszeczkę się nudzić. No kurde, no 20 leveli na zetach biłem, ja już kurde mam dosyć, ile tam można siedzieć? Matko Boska, przecież to jest rozwalony mózg. I teraz macie sytuację taką. Potrzebujecie gildii, ewentualnie jakoś dobrej znajomej osoby. Po takim czasie gry i po dużej aktywności, bo tak naprawdę w 2 tygodnie wbijacie już 50-60 level, no to macie dość konkretny problem, dlatego że no musicie robić ogniwa. Musicie albo je kupować, albo je robić. Więc tutaj są dwie opcje. Kupować, pierdziele, masakryczny hajs, 140k za sztukę na Ostdor. To jest tak tanio, czasami po 200 wołałem, ja tylko po 140 brałem, więc tutaj jest masakryczny hajs i ewentualnie możecie latać z oddanym dropem, czyli no wystawiacie ogniwa, więc drop idzie do was, tak? No jest fajnie, bawicie się, wszystko jest pięknie, ale do momentu, dlatego że sporo osób po prostu potem narzeka i tak dalej, albo po prostu kurde nic nie leci. Tak naprawdę ja tylko przez początkowe fazy expienia zrobiłem jeden rar swoje jedynki, ten gnary dwugwiazdkowe. Nic poza tym, nic, totalne zero. Ja na łuczniku mam w tym momencie ile dropów? To się nazywa jeszcze nawet zbieracz. 13 na 15, na 72 level. Wartościowa ma 3 na 5, rozumiecie to? Wartościowa ma 3 na 5. A farmiliśmy tyle czasu na V1-kę i nic nie spadło. Więc sami rozumiecie. Jest pod górkę. Mi najwięcej dropów nawaliło właśnie z Icha, bo czasami sobie polatam. Ewentualnie z Krzyżaka, bo Krzyżaka farmiłem, zrobiłem tam chyba z 3 Martumale, 2-3 Ajole i jednego Arkana, którego wtedy zresztą chciałem zdropić. Więc taka sytuacja. W tym momencie, kiedy już macie ten 55-60 level, możecie zacząć latać w rynki, no chyba że jesteście druidem od 45 polecam, a rycem nawet od 40, bo będą was chętnie brali, nawet za free nie będziecie musieli nic zdawać i nawet drop będzie do was, więc tutaj easy. Jeśli nawet nie chce wam się robić tych V1-ek, znaczy ogniw i tak dalej, możecie też patrzeć po prostu na groba, jak szukają PT do oddania dropa czy nie oddania dropa, lecicie jak na pałę, kurde, tam jest taki eks, że siedzicie i jesteście szczęśliwi z tego, że tam po prostu jesteście. Tak naprawdę na V1-kę musicie się tego przygotować, reset, energia, urok, ogień, urok i jesteście ustawieni. Dlaczego ogień, urok? Bo ogień, urok po 40 parę plus z perzetem może wam się przydać jeszcze przez kilkadziesiąt leveli, dlatego sam ogień perzet nie za bardzo się przydaje. Po prostu nie jest tak bardzo opłacalny. Mamy już prawie 20 minut odcinka, niedobrze, a mój się już awk załącza. Więc po prostu wbijacie ten 70 level na V1-kach. I mniej więcej to wygląda tak. 15 level trzeci, 20 level trzeciego, kilka godzin później, tu już chyba nawet do domu wróciłem. Dzień później 30 level. Rozumiecie sami. 40 level 8. 50 level. No tutaj bardzo długo mi zeszło, widzicie zresztą. 9 dni mi wbijało się 60 level.
Dobrze patrzę. I tutaj już 11 dni 70. No i tak, możecie się przyczepić do tego, że no troszeczkę mi to dłużej zeszło niż 30, ale ja po prostu muszę powiedzieć to wprost. Mam YouTube, mam wszystko, nagrywam live'y, odcinki, wszystko po kolei, po prostu nie mam czasu, dodatkowo mam praktyki. Wstaję o 7 rano, przychodzę do domu 12-13, no czasami troszkę szybciej, hehehej. No i po prostu napierdzielam ten temat, więc tutaj jest, no jakby nie patrzeć, dość ciężki klimat do ogarnięcia. Gdzieś tam po drodze jakieś tam akwy, coś tam, żeby po prostu ludzie też chcieli oglądać, więc tak by to wyglądało. W 30 dni na spokojnie 70 level wbijecie. Jeśli chodzi o poświęcony czas dziennie, od 5 do nawet 12 godzin dziennie. Zależy po prostu, jakie jest parcie, jak się chce. Jeśli się nie chce, no to siedzimy 5-4 godzinki, wbijamy po prostu na lempo, na V1 i farmimy. Więc tutaj jest taka sytuacja. Więc podsumowując, epizody, robicie epizody na do 40 levela, na 40 levelu kończycie te epizody i lecicie z expem na Z-tak do 40, do 50, 55, farmicie sobie Z-ty, potem V1 zaczynacie, spędzacie jak najwięcej czasu na V1, bo tam jest lepszy exp i ewentualnie potem lecicie już na lempo 65, jeśli jesteś rycem, ewentualnie M8 pod wrażki, jak masz dobre resy, no tutaj będzie ciężko 65, ale też da radę. I się bawicie, chociaż na lempo ciężko. Jeszcze nawet ja z wartościową czasami narzekamy, że jesteśmy zbyt śmiertelni, a nawet z 2 KPZ starczą, po prostu czasami się wyjebie. A i party ciężko zebrać, więc tutaj naprawdę wytrwałości. Ja z wartościową tyle, co się na denerwowaliśmy na osoby, które przychodziły na jedną V1, wylogowywały w trakcie V1, nie szło skończyć V1, ogniwo poszło w pizdu, wszystko poszło w cholerę, więc po prostu tutaj po prostu trzeba wytrwałości, ewentualnie stałe party, jeśli macie znajomych, zaproście ich, po prostu nie grają, wspólnie o wiele lepiej to ogarniecie, więc taka sytuacja. A ja w tym momencie właśnie mogę zacząć wam pokazywać screenęły od początku tego, jak podróż trwała, więc tutaj macie pierwszy SS. To jest screen z wartościowej. Jak jeszcze zaczynaliśmy, ona zaczęła szybciej, troszeczkę jak u sobie ogarnęła. I ma tutaj secik okowy i takie różne rarki. Kolejny screenel tutaj już wartościowy z prospidem. Początki naszej gildii bezwartościowi. Tutaj wam muszę powiedzieć, że no tutaj był, to jest screen z pierwszego live'a, jak dobrze pamiętam, z tego łucznika, gdzie już po prostu opowiadałem, jak ten challenge będzie wyglądał i tak dalej. Tutaj macie screenela z gildii. Też właśnie sam początek tej gildii, trwanie jej i tych osób, co tu są, tylko ja i wartościowa zostaliśmy. Niestety mnich nas niedawno opuścił. Tutaj macie już party na Zeta, wartościowi, cały czas z wartościowym biegam. Kurczę, nawet nie wiecie, jak bardzo mi to pomaga i jej zresztą też w ekspieniu. Tak naprawdę wartościowa nie robi tego challenge'u, ale coś czuję, że wbije ten 140 szybciej ode mnie. Tutaj macie kolejny screen z wartościowego. Jak widzicie, ja miałem bardzo słaby flipunek i normalnie sobie dawałem radę. Nie wydawałem naprawdę ogromnych kwot, bo po prostu nie miałem i do teraz naprawdę ogromnych kwot nie mam. Po prostu sobie leciałem z tematem, tak? Mam jakiś tam miarę flipunek, tu na Zeta idę, szpiluję. Po prostu szpiluję, daję zmysły i to tyle z mojego tematu. Tutaj naprawdę nie było większego problemu. Po prostu było TPT robione. Tutaj mamy kolejne screeny, troszeczkę chyba późniejsze, jak dobrze pamiętam. Niektóre screeny są robione z moich zapisów live'owych. Wy tych live'ów prawdopodobnie na 100% nie macie, bo one są w większości na prywatnym. Więc po prostu musiałem podscreenować sobie z live'ów, tak jak widzicie. Tutaj kolejny, już tutaj mam w miarę ekwipunek ładnie ogarnięty. Prawie cały set na łucznika. Tutaj Tabam nam uzupełnił resztki. 52 level, tutaj 53 dobijałem. Tego co pamiętam, nic też chwaliłem, że ona napisała, kurczę, jak to szybko jest, ja wysłałem. No, przecież ty dzisiaj już dwa levely wbiłeś. No, popatrz tutaj. O, jeszcze jeden. Dzień dobry. O, i tutaj jest jeden, jedyny bardzo sensowny drop, który mieliśmy z V1. Na samym początku dopiero nam spadły. Drugi, trzeci dzień farmienia V1 z dropem do oddania oczywiście do nas i akurat spadł balazon na pewnej osóbki. I to teraz nic. Wczoraj tylko nam tangnary spadły dwugwiazdkowe, bo nas barbarzyńca zaprosił, to jeszcze nawet wartościowej dał te tangnary, teraz leżą u mnie, żebym je sprzedał. Taka sytuacja. O, macie takie cudo. Tangnary dwugwiazdkowe. Siema. Więc tak się bawimy i taka sytuacja. No, co by tu powiedzieć więcej. Dobra.
sprzedaliśmy za 3 kaka, jeśli dobrze pamiętam. Wartościowy level 60, prawie pierwszy, tutaj już się dobija, szalony gościu masakrycznie. Kolejny screen z wartościowy, no jeszcze z Wojak Expo, bo akurat mieliśmy troszeczkę platę z leveli. To ja dałem wartościowy 1 i sobie 1, jak dobrze pamiętam. I mogliśmy sobie troszeczkę bardziej przyekspić. I ostatni screen tutaj ja z wartościową. Nadal na V1 siedzimy. Na lempuchach troszeczkę się powołaliśmy. I to by tak mniej więcej wyglądało. Z dropów. Jeden wartościowy drop to Tytagnary dwugwiazdkowi spadł i tak naprawdę nic. I tak naprawdę mamy ciężki temat. Co do gildii. No to tu bezwartościowy. Gildia już istnieje. Ile istnieje? No 33-34 dni, bo wartościowa ją zakładała. Tutaj macie w ogóle do podglądu, jak ten challenge się po prostu toczy. 445 tysięcy złota to jest masakra. Wbijamy 10k honoru, żeby był po prostu więcej presta za każdą grupkę o 20%. 20k presta i zaczynamy budować, więc tutaj jesteśmy blisko. Zespół wygląda w tym momencie tak. Hubi tutaj przyjęty wczoraj z live'a, tutaj raczej wartościowa z nim związane wielkie plany. Pozdrawiam Hubiego, on też ma kanał na YouTube'ach, więc tutaj ewentualnie on się nazywa... Kurczę, zapomniałem. Nie pamiętam. Papaj. Dobra, Leonidas troszeczkę się opierdziela i ja z wartościowym Epic Drutem tutaj honor podbijam, dlatego że na Epic Drucie mam prawie 6k honoru. No i tak by to wyglądało, moi przyjaciele. Zbliżamy się do 80 levela, teraz w tym momencie mam 72 i prawie pół. Dzisiaj pewnie wbiję 73 bez większego problemu. No i tak by to wyglądało. Tutaj mam rękawiczki Romeo z eventu walentynkowego. Mam sobie jeszcze skinęła jednego. Gdzie on ten skinął jest? Tutaj, Gathril. O, Gathril od Tabamo otrzymałem, Gathril oraz Debbe. Od niektórych widzów otrzymałem naprawdę konkretne pieniądze, więc ja tutaj bardzo dziękuję, dziesięcione sprzedaję. Bęk wielką, dziękuję bardzo za wsparcie. Naprawdę się to przyda, dlatego że no, zbudowałem tę postać po części dzięki wam, mniej więcej tak, i dzięki temu właśnie tak wygląda. Pasek też od Tabama otrzymałem, tutaj z tych adresów innych to po prostu nie jestem w stanie wam powiedzieć, ale naprawdę dziękuję, bo nie chcę też wszystkich wymieniać, a mógł, jeśli bym wymieniał, powinienem wszystkich wymieniać, a jeśli nie wymieniam, to nikogo, bo po prostu każdemu należą się ogromne gratulacje i podziękowania za to, że tak bardzo pomogli, więc ja tutaj tylko się kłaniam nisko i dziękuję bardzo za pomoc. A moi przyjaciele, to było na tyle w tym odcinku. Kurde, 20 parę minut pierdzielenia o tym, jak to kościu, kurde, sexy 70 level, ale naprawdę trzeba było, więc tutaj ekwipunek jeszcze, Garfield na plus 5 PZ. Co my tu mamy jeszcze? Arkan na 4, resówka tylko jedną mam, niestety reszty nie mogę na razie ogarnąć, bo nie ma. Plus 3 w PZ, tutaj toksyczny na plus 4, karat plus 4, niełaski plus 4, opoka plus 4, odebba plus 4. Duże skrzydła husarskie, event był na Święto Flagi 2-3 maja, można było kupić. Były trzy wersje, na pierwszy level 50 PZ, do od 40 levela 150 i na 80 level 250. Mam kupione dwie wersje, na tą i na 80, jak wbiję 80 to zamienię. Można nawet ulepszać, ale nie można pokolorować. Obdarte na plus 3, Kardel na plus 4, Fiskol plus 5, Tagnary plus 4, Pastrucizny plus 5 i Konstasz plus 5. Oraz tutaj jest Mocze Skrzydła plus 3. I ostrze Kaity, kata, hej, plus 3 w PZ także. Więc tak by to wyglądało, łopata, szpadel też jest, szpadel wartościowy pójdzie na Moranę, pierwszą Moranę prawdopodobnie zabije szpadlem, więc taka by była sytuacja. No, łucznik jest w miarę okej, okay. Ja niestety muszę długów troszkę spłacić, 15k mam do oddania razem z wartościową, więc tutaj niestety pieniądze pójdą w cholerę. No i tak by wyglądało, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, kolejne sprawozdanie na 80 level, postaram się wbić ten 80 szybko, żebyście mieli ten odcinek. Za niedługo pojawią się nowe serie, wbijanie, znaczy farmienie bosków po 30 razy jeden bosek, żeby sprawdzić, ile się na nim zarobi. Dodatkowo będzie prawdopodobnie za niedługo opening platynowych skrzynek, odcinki z innych cudów, których wam jeszcze nie mogę powiedzieć, bo musicie jeszcze długo poczekać, odcinki z widzami może jakieś się ogarną i tak dalej, i tak dalej. Dobra, Galajus, ogarnij się, bo jeszcze kurde dużo roboty masz, a pierdzielisz jak potuczony, a widzów czas jest bardzo cenny. Chyba wszystko ciekawe, co mogłem wam powiedzieć, już jest. Więc widzimy się już niedługo na 80 levelu, na live w czwartek, mniej więcej 16, 18, może 15, zobaczymy jak to będzie wyglądało. I tyle. Pamiętajcie, od 21 są teraz live od czwartku do niedzieli z innych gier niż Tarn. Reszta jest tak jak po staremu, więc widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie, dziesięciona wielka, bęk! Subka, lajka, strzelcie, bo to bardzo mobilizuje do dalszej pracy i wtedy wiem, że seria musi być na kanale, bo inaczej po prostu, kurde, żyć bez mnie nie możecie.
Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!